Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernej, część druga. W tym filmie pokażę troszeczkę trudniejsze już przykłady, jak wykonać taką dziedzinę. Zaczynamy identycznie, czyli zaczynamy od tego, że piszemy założenie, a więc mianownik nie może być w żadnym wypadku równy 0, czyli x kwadrat minus 5x plus 6 musi być obowiązkowo równy od 0. Ponieważ powstała tutaj funkcja kwadratowa, to muszę policzyć deltę. A to, co stoi przed x kwadrat, b to, co stoi przed x, czyli minus piątka i c to wolna liczba. A więc podstawiam do wzoru na deltę i ją właśnie obliczę. Czyli delta to minus 5 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 i razy 6, a więc delta to 25, bo minus 5 razy minus 5 to 25 i odjąć 24. To się równa 1. A więc mamy pierwiastek z delty to pierwiastek z 1, czyli po prostu 1. A więc jeśli delta dodatnia, liczymy x1 i x2, podstawiając do takiego wzoru. To jest x1, b na minusie, czyli minus 5, i jeszcze minus 1 przez 2 razy a, czyli razy 1. To się równa. Minus minus daje nam plus, czyli mamy 5 odjąć 1, czyli mamy 4 dzielone na 2, czyli 2. No i x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus minus 5 minus 1, to już plus, bo będzie plus pierwiastek z delty przez 2 razy 1, czyli mamy minus, minus to jest plus 5, plus 1, czyli mamy 6 dzielone na 2, czyli 3. A jaka to będzie dziedzina? No więc dziedzina to będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem tych dwóch. I w kolejności od najmniejszej do największej wpisujemy do takiej klamerki. To jest koniec przykładu szóstego. Przejdźmy do siódmego. I również zaczynamy od założenia, czyli x kwadrat plus 6x plus 9 jest równy od 0, ponieważ jest to znów funkcja kwadratowa, to a, jedynka to co przed x kwadrat, b to co przed x, czyli szóstka i c, dziewiątka. Delta, ponownie ten sam wzór, b kwadrat minus 4ac i podstawiamy b to szóstka, 4. A, 1, C, 9. 6 razy 6, 36, odjąć 4 razy 9, również 36, czyli 0. A wtedy mamy x0 minus b przez 2a, taki wzór, i podstawiamy minus b. B to było 6, czyli minus 6 przez 2 razy a, czyli razy 1, a więc minus 3. A więc z dziedziny wyrzucamy właśnie tę liczbę minus. Koniec, jeśli chodzi o podpunkt 7. Teraz ósemka. W ósemce robimy identycznie, czyli zakładam, że to, co w mianowniku, musi być obowiązkowo równe od zera. I koniec, tutaj nie ma żadnych obliczeń, po prostu podaję, że rzeczywiste bez właśnie tego zera. No to kolejny podpunkt. Tu zakładam, że x kwadrat plus 7 musi być różny od 0. No to x kwadrat musi być różny od minus 7. Szukam dwóch takich samych liczb, które mnożąc się przez siebie dałyby mi 7. No to 1 razy 1, no to będzie 1, minus 1 razy minus 1, to będzie plus 1, 2 razy 2 to 4, minus 2 razy minus 2 to będzie też plus 4, minus 3 razy minus 3 to będzie 9, 3 razy 3 też 9, nie ma takich liczb, czyli dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste, bo nie możemy tutaj nic znaleźć, co byłoby równe minus 7. I ostatni przykład, który nam został, to x kwadrat plus x plus 1 różny od 0. Czyli zakładam, że taki mamy przykład do rozwiązania i liczę deltę, najpierw ustalając a 1, b 1, c 1. B kwadrat, może tutaj troszkę nieładnie nam wyszło.
i cofnę. Czyli b kwadrat minus 4ac, czyli delta jest równa 1 kwadrat, odjąć 4 razy 1 razy 1. Wychodzi, że delta jest równa 1 odjąć 4, czyli minus 3. A gdy delta wychodzi ujemna, nie ma rozwiązania, czyli takie równanie nie ma rozwiązania, czyli dokładnie tak jak w przypadku wcześniejszym, dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste. To wszystko, jeśli chodzi o te przykłady. Dziękuję.